Moja żona nie chce stosować pigułek, bo twierdzi, że źle się po nich czuje. Moim zdaniem chce mnie uziemić ostatecznie trzecim dzieckiem. Nie stać nas na nie. Tracę do niej zaufanie. W ogóle do kobiet. Myślę o wazektomii, ale boję się, jak to wpłynie na kondycję Wacka. To bezpieczne? To dlaczego faceci jakoś sobie nie robią pomocy? Nie dziwi to zatroskanie i ten lęk u naszego widza, bo wazektomia to rzeczywiście w Polsce temat tabu. Wazektomia w Polsce jest stosunkowo rzadko wykonywana, w związku z tym świadomość społeczna wazektomii jest stosunkowo niska, natomiast ona powoli rośnie. Czego ci mężczyźni się boją w związku z wazektomią? Wszystkiego, bólu. Przede wszystkim, jako pierwsze. Druga rzecz, że to jest kastracja, myślą, że może to jest wycięcie jąder, albo że potem zmieni im się głos na wysoki i spadnie libido. Co jest oczywiście zupełnie nieprawdą, bo po wazektomii mężczyźni mają nie gorszy seks, chyba lepszy, dlatego że partnerki się nie boją o niepożądaną ciążę. I też pokutuje taki mit, że wazektomia jest nieodwracalna. A przecież jest odwracalna, to znaczy zależy, jak zdefiniować odwracanie, bo można przywrócić płodność poprzez wykonanie bardzo skomplikowanego zabiegu mikrooperacyjnego, żeby zszyć z powrotem te cieniutkie rurki. Nasieniowód jest, można powiedzieć, że to jest rura, która ma bardzo grubą ściankę i bardzo malutkie światło. I trzeba to tak znowu zszyć, żeby to światło trafiło w światło, więc to jest trudne. Ale to się da zrobić. Taka operacja trwa około 4-5 godzin i ma bardzo wysoką skuteczność. Jeżeli za odwrócenie uznać posiadanie nowego potomstwa, no to jest jeszcze droga dużo prostsza i dużo tańsza poprzez in vitro. Można również zamrozić sobie nasienie jeszcze przed wazektomią i mieć czy to do procedury in vitro, czy nawet, jeżeli by dużo tych plemników było, to można wykonać taki dużo prostszy zabieg, nazywa się to inseminacja domaciczna, kiedy się podaje same plemniki. Także dróg jest kilka, żeby mieć potem potomstwo. A jeszcze wracając do tych naszych polskich realiów, to właśnie pokutuje takie przekonanie, że u nas jest to nielegalne. Znaczy na pewno nie jest refundowane przez NFZ, ale legalne jest. Przepisy, które mówią, że nie wolno komuś uszkodzić ciała, a szczególnie uszkodzenie, jeżeli by prowadziło do trwałej niepłodności, są na całym świecie, w każdym państwie, gdzie wykonuje się wazektomię. Te same przepisy są i jeżeli ktoś komuś zmiażdży jądra, nie wiem, cegłami, to pójdzie siedzieć na trochę dłużej. Te przepisy są. Natomiast tu jest sytuacja taka, że pacjent sam prosi o ten zabieg. Dwa, on jest odwracalny, to nie jest trwałe. Można mieć potem dzieci. Jakie są motywacje mężczyzn, którzy chcą się poddać wazektomii? No bo autor naszego listu tutaj ewidentnie się boi kolejnej ciąży, na którą go nie stać. Czy są właśnie z reguły podobne? Jak to wygląda? No właśnie, odpowiedzialność za rodzinę, odpowiedzialność za te dzieci, które już się posiada. Więc jeżeli ktoś jest bardzo odpowiedzialny i wykazuje się taką odwagą, żeby przyjść i oddać swoje delikatne narządy, które chroni od dziecka, jak wielki skarb i coś takiego bardzo wrażliwego, no to wymaga to odwagi. Więc motywacje są tego rodzaju. Rzadko się zdarza ktoś, kto lubi sobie hulać na dyskotece, budzi się w objęciach nieznanej kobiety i nie wie, skąd w tym łóżku się znalazł. Chociaż takie rzeczy też się zdarzają, natomiast to bardzo rzadko. Inny rodzaj motywacji to jest, miałem kilkakrotnie pacjentów, którzy są nosicielami pewnego rodzaju wad genetycznych, które się dziedziczą dosyć mocno i to byli mężczyźni nieposiadający potomstwa, którzy deklarują, że wezmą nasienie dawcy, żeby nie przenosić choroby dziedzicznej na swoje dzieci. Jak ten zabieg przebiega, jak wygląda? Zabieg jest dosyć krótki, trwa od 5 do 15 minut. Jeżeli się dużo rozmawia w trakcie, to trwa 15. Jeżeli się nie rozmawia, to trwa 5 minut. Wydobywa się nasieniowody na zewnątrz z worka mocznowego poprzez taki mały otworek, który się wykonuje nawet nie skalpelem, tylko się rozsuwa tkankę takim specjalnym narzędziem, które się leciutko wbija w skórę i rozsuwa. I rozsuwa, rozsuwa, także to są 3 ruchy ręką. Prawie w ogóle krwawienia przy tym nie ma. A rekonwalescencja ile trwa? Jeżeli chodzi o współżycie, to właściwie po 2-3 dniach delikatnie można podjąć współżycie. Jeżeli chodzi o ciężką pracę fizyczną, to dajemy zwolnienie lekarskie na przykład. Na tydzień, jeżeli ktoś deklaruje, że pracuje fizycznie. Pracownicy biurowi wracają bardzo często po zabiegu do pracy albo idą na spotkania jakieś takie swoje biznesowe, więc
właściwie to są od razu gotowi do wszystkiego. Jeśli macie do nas pytania, piszcie na dobryseks@agora.pl. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, koniecznie kliknij tutaj. Zobacz też poprzednie odcinki Dobrego Seksu.